Organizatorem akcji było Bractwo Rowerowe wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Akcja miała na celu pokazanie, jak prawidłowe zachowanie kierowcy przy przejeżdżaniu przez przejazdy rowerowe. Głównym zainteresowanym powinni być kierowcy. To oni przejeżdżają przez przejazdy rowerowe, to oni właśnie według nowego prawa ruchu drogowym powinni ustępować rowerzyście. Obserwowaliśmy tutaj przed chwileczką przejazd rowerzysty i zachowanie się kierującego. Kierujący, który dojeżdża do skrzyżowania, do przejazdu dla rowerów, ma obowiązek zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa rowerzyście. Rowerzysta, dojeżdżając do takiego przejazdu, także zobowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Ma w tym przypadku pierwszeństwo, jednakże ciąży na nim obowiązek zachowania szczególnej ostrożności, to znaczy upewnienia się i sprawdzenia, czy ten kierowca zareaguje prawidłowo. Na drogach rowerowych jest bardzo dużo przejazdów i gdyby trzeba było się zatrzymywać przed każdym z nich, to korzystanie z dróg rowerowych byłoby bardzo uciążliwe. Wspólnie z Krajową Radą Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym opracowaliśmy taki znak, który pokazuje, jak powinien być zachować się kierowca przy przejazdach rowerowych. Jest to znak wzorowany na znaku holenderskim i właśnie pokazuje, jak się powinniśmy zachowywać. Znak niestety musieliśmy zdjąć, ponieważ to jest znak nieformalny, nieoficjalny, jeszcze nie zatwierdzony. W każdym razie pracujemy nad tym, żeby taki znak pojawił się w katalogu znaków i wtedy będziemy mieli nadzieję wnioskować o wieszanie go w miejscach oficjalnych.